Borelioza. Choroba, która grozi każdemu z nas. Nie ma na nią żadnej szczepionki, a skutki braku leczenia mogą być katastrofalne. Ta choroba atakuje nasze ciało, psychikę i wpływa na życie codzienne. Jak rozpoznać objawy tej choroby? Jak się przed nią uchronić? Co się stanie, jeśli nie podejmiemy w porę leczenia? Czy ta choroba ma swoje korzenie w prehistorii? I czy tylko kleszcze są nosicielami boreliozy? Odpowiedzi na te pytania i wiele więcej znajdziemy w tym odcinku. Ja jestem Sandra Bujar, a to są Zdrowe Fakty. Zaczynamy! Borelioza ma swoje źródło w dalekiej przeszłości. Przenieśmy się zatem aż do prehistorii i prześledźmy jej rozwój. Według niektórych źródeł borelioza może być znacznie starsza niż się powszechnie uważa. Na przykład badania DNA przeprowadzone na prehistorycznych szczątkach dowodzą, że niektóre bakterie z rodzaju boleria mogą mieć ponad 15 milionów lat. Jednak nie jest jasne, czy te bakterie są bezpośrednio związane z boreliozą. Natomiast kleszcze, które są głównymi nosicielami bakterii boleria, istniały już w epoce dinozaurów, a ich ewolucja sięga ponad 100 milionów lat. W przeszłości kleszcze zasiedlały przede wszystkim lasy, ale wraz z rozwojem ludzkich osiedli i zmianami klimatycznymi coraz częściej pojawiały się w parkach miejskich i ogrodach. Już w XVII wieku szwajcarski lekarz Johann Schenck opisał przypadki osób z nieprzyjemnym drżeniem mięśni, sztywnością stawów i bólami głowy. Jednak wówczas nie znano przyczyn tych objawów. Również w innych częściach Europy pojawiały się podobne symptomy, które były mylnie diagnozowane jako choroba wściekłych psów. W latach 70. XX wieku, dzięki badaniom przeprowadzonym przez amerykańskiego naukowca Williego Burgdorfera, odkryto związek pomiędzy kleszczami a bakterią Borrelia burgdorferi, która jest główną przyczyną boreliozy. W USA borelioza po raz pierwszy została opisana w latach 70. XX wieku, kiedy to w okolicach miasta Lyme zaczęto zauważyć wzrost liczby objawów podobnych do reumatyzmu. Od nazwy miasta Lyme choroba ta otrzymała swoją nazwę potoczną – choroba z Lyme. W Polsce pierwsze przypadki boreliozy zaczęto opisywać w latach 50. XX wieku. Jednak dopiero w latach 90. choroba ta stała się szerzej znana i rozpoznawalna. Wpływ boreliozy na historię człowieka może być znacznie większy niż się powszechnie uważa. Na przykład niektórzy badacze sugerują, że to właśnie borelioza była przyczyną choroby, która spowodowała epidemię dżumy, a tym samym miała wpływ na upadek średniowiecznej Europy. Jednak ta teoria nie jest powszechnie uznawana i nadal wymaga dalszych badań. A jeśli się podobają Państwu tego typu historie, to proszę uprzejmie o łapki w górę i subskrypcję kanału. Dodaje mi to energii do kreowania dalszych odcinków. Dziękuję. A wracając do tematu, skoro udało nam się prześledzić trochę historii tej strasznej choroby, weźmy pod lupę objawy boreliozy. To choroba, która zawsze stawia przed lekarzami wyzwanie, ponieważ jej symptomy są często mylone z innymi chorobami. Na początku, kiedy bakterie boreliozy przedostają się do organizmu, objawy są dość niespecyficzne. Może to być poczucie ogólnego zmęczenia, gorączka, bóle mięśni i stawów, bóle głowy, a nawet problemy z koncentracją. Nic zbytnio charakterystycznego, co utrudnia prawidłową diagnozę. W dalszym etapie choroby pojawia się już bardziej charakterystyczny objaw, tak zwany rumień wędrujący. To czerwony, okrągły lub owalny wykwit na skórze, który powstaje w miejscu gryzienia kleszcza. Rumień pojawia się zazwyczaj po kilku dniach, czasem nawet po kilku tygodniach od ugryzienia. To właśnie on jest często jednym z najbardziej jaskrawych symptomów boreliozy. Ale niestety nie zawsze jest obecny, co utrudnia postawienie diagnozy. Jeśli choroba zostanie zignorowana i nie zostanie podjęte leczenie, bakterie boreliozy mogą rozprzestrzenić się po całym ciele, powodując poważne problemy ze zdrowiem. Mogą pojawiać się takie objawy, jak ból stawów, obrzęk, drętwienie, mrowienie lub ból w różnych częściach ciała, a nawet zaburzenia neurologiczne, takie jak zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego. Trzeba pamiętać, że objawy boreliozy są bardzo zróżnicowane i zależą od stopnia i zaawansowania choroby. Ponadto borelioza może przybierać różne formy, takie jak borelioza z Lyme, borelioza międzykleszczowa czy limfatyczna. Dlatego jeśli podejrzewamy u siebie boreliozę, nie zwlekajmy z wizytą u lekarza.
Im szybciej zostanie postawiona diagnoza, tym większe szanse na skuteczne wyleczenie choroby. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam na zdrowe fakty. Pytanie odcinka. Czy tylko kleszcze przenoszą boleriozę? Tak. Według najnowszych badań bolerioza jest chorobą, która jest przenoszona wyłącznie przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Bakterie, które powodują boleriozę, są obecne w ślinie kleszcza i mogą przedostać się do organizmu człowieka poprzez ukąszenie. A jeśli chodzi o komary, to pod względem boleriozy nie musimy się ich bać. Aczkolwiek warto dodać, że są one nosicielami innych chorób, takich jak malaria, żółta febra czy wirusowe zapalenie mózgu. A wracając do tematu odcinka i wspominając o diagnostyce. Diagnostyka boleriozy jest bardzo złożona i wymaga specjalistycznych badań laboratoryjnych. W przypadku podejrzenia boleriozy lekarz najczęściej przeprowadza badanie krwi, aby zbadać poziom przeciwciał przeciwko bakterii Borrelia burgdorferi. Oczywiście istnieją różne rodzaje testów diagnostycznych na boleriozę, ale najczęściej stosowane są testy serologiczne i testy PCR. Należy jednak pamiętać, że wynik testu krwi nie zawsze jest jednoznaczny i czasami może wskazywać na obecność przeciwciał nawet w przypadku braku choroby. Dlatego w przypadku podejrzenia boleriozy lekarz może także zlecić badania dodatkowe, takie jak badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny. To, jak się chronić przed boleriozą, nie jest żadną tajemnicą, ale ciągle wiele osób tego nie robi i doprowadza do rozwoju choroby. Warto jednak trzymać się podstawowych zasad. Najważniejszą z nich jest unikanie kleszczy i miejsc, gdzie mogą się znajdować. Wiadomo, że w lasach i na łąkach lubią sobie szczególnie pogrzebać, więc trzymajmy się z dala od takich miejsc w porze letniej. Warto założyć na siebie dłuższe ciuchy, bo im mniej mamy odkryte, tym lepiej. Nie ma co się bawić w krótkie spodenki, bluzki z krótkim rękawem i sandały, bo to właśnie kleszcze lubią najbardziej. Pamiętajmy, by stosować jakiś dobry spray odstraszający kleszcze, na przykład z permetryną czy olejkiem z drzewa herbacianego. Coś takiego powinno je wystraszyć. Ważne jest, by po każdej wyprawie do lasu czy innych potencjalnych kleszczowych miejsc dokładnie sprawdzić całe swoje ciało. Jeśli jednak już tak się stanie i wykryliśmy u siebie wbitego złoczyńcę, to szybko usuńmy go za pomocą odpowiedniego narzędzia, takiego jak pęceta czy haczyk. Należy przy tym uważać, żeby nie przyciskać go za mocno, ani nie przekręcać podczas usuwania, bo wtedy ryzykujemy, że zostanie nam w ciele. Na końcu pamiętajmy, by taką ranę odpowiednio zdezynfekować, na przykład wodą utlenioną, spirytusem salicylowym czy innym przeznaczonym do tego środkiem. A jeśli już zostaliśmy zarażeni, to pytanie brzmi, czy boleriozę da się wyleczyć? Badania dowodzą, że bolerioza może zostać wyleczona, ale jest to proces czasochłonny i wymagający cierpliwości. Najczęściej stosowanym lekiem jest antybiotykoterapia, która może trwać od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od zaawansowania choroby. W przypadku późno wykrytej i zaniedbanej boleriozy leczenie może być bardziej skomplikowane i długotrwałe. A co w przypadku nieleczonej boleriozy? Nieleczone lub niewłaściwie leczona bolerioza mogą prowadzić do wielu powikłań, które mogą być trudne lub wręcz nieodwracalne. Do najczęstszych powikłań boleriozy należy zapalenie stawów i zapalenie osierdzia, zapalenie mózgu i opon mózgowych, zaburzenia rytmu serca, bóle mięśni i kości oraz problemy z koncentracją. A w niektórych przypadkach bolerioza może prowadzić nawet do trwałych uszkodzeń narządów, takich jak serce, mózg czy stawy. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie i właściwie leczenie chorób. I to by było dziś na tyle. Dziękuję Państwu za poświęcony czas i zapraszam na kolejne zdrowe fakty. Dziękuję raz jeszcze. Sandra Bujar.